Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym briefingu prasowym. Rzeczywiście wykonujemy dzisiaj kolejny krok. Pragniemy Państwa poinformować, kto będzie sponsorem tytularnym naszego stadionu. Z dumą dzisiaj możemy powiedzieć, iż ten piękny polski nowy stadion będzie nosił nazwę Orlen Stadion. To jest kolejny krok, który pokazuje, jak bardzo PKN Orlen związany jest z lokalną społecznością polską, jak bardzo czuje to, że to serce koncernu jednak cały czas w Płocku bije, mimo iż staliśmy się koncernem międzynarodowym, koncernem multienergetycznym, polskim czempionem, to zawsze dla nas ta nasza geneza płocka jest niezwykle istotnym elementem. Jak długo trwały rozmowy w sprawie nadania tego tytułu stadionowi, nowemu stadionowi Wisły Płock? Można powiedzieć, że odkąd stadion zaczął być budowany, już były te myśli co do tego, żeby właśnie tytułem czy sponsorem tytularnym stadionu został Orlen. Oczywiście w ostatnim czasie, kiedy te postępy w budowie zaczęły być widoczne i byliśmy już u mety właściwie, jeżeli chodzi o oddanie stadionu do użytku, no to oczywiście one się zintensyfikowały. Orlen ze swojej strony oczywiście, patrząc przez pryzmat CSR-owej polityki, widzi duże korzyści, nie tylko biznesowe, ale przede wszystkim te społeczne, jeżeli chodzi o nawiązanie tego tytułu współpracy i podpisywanie tego typu umów. To wielka sprawa dla koncernu, że ten nowy, piękny płocki stadion może być tytularnie stadionem orlenowskim, w sensie Orlen Stadionem, jeżeli chodzi już stricte mówiąc o tej nazwie, która została nadana i dzisiaj ogłoszona. Jak trudne były rozmowy, a może w ogóle nie były trudne? Rozmowy zawsze są ciekawe, tak mogę powiedzieć, bo oczywiście oprócz tego, że się szanujemy, oprócz tego, że tworzymy pewien organizm, który jest ze sobą połączony siłą rzeczy, ale i też na szczęście, to musieliśmy te wszystkie elementy biznesowe, aspekty, które były ważne z punktu widzenia zarówno miasta, jak i PKN Orlen ustalić. Tak więc myślę, że osiągnęliśmy konsensus, który zadowala obie strony i też daje asumpt tutaj dla lokalnej społeczności w postaci doraźnego i wyraźnego bardzo wsparcia przez okres 5 lat, które to będziemy czynić na rzecz właśnie tego obiektu sportowego, który będzie orlenowskiego orła dumnie na fasadzie swojej prezentował. Wiemy, że wszystkie szczegóły umowy są już dopracowane, a kiedy konkretnie podpisanie umowy? Umowa zostanie podpisana w niedalekim okresie czasowym, tak jak tutaj z panem prezydentem zadeklarowaliśmy. Te elementy, które są istotne z punktu widzenia umowy, są już, można powiedzieć kolokwialnie, dogadane. Mamy osiągnięty konsensus, tak więc zostaje tylko ta kwestia, można powiedzieć, techniczno-prawna złożenia podpisów pod ustaleniami, które już na tą chwilę mamy w 100% dograne. Panie prezydencie, jak podsumowałby pan rozmowy prowadzone z PKN Orlen w sprawie nadania nazwy stadionowi płockiemu? Przede wszystkim cieszę się, że te rozmowy, nie zawsze łatwe, ale zawsze profesjonalne, okazały się owocne i skuteczne, że dzisiaj mogliśmy wspólnie z prezesem Sabatem ogłosić, że stadion będzie nosił nazwę Orlen Stadion. To pokazuje, że Orlen, który jest dzisiaj sponsorem zarówno piłkarzy nożnych, jak i ręcznych, jest także tytularnym sponsorem Orlen Areny, wiąże się z miastem poprzez właśnie sponsoring stadionu na kolejne 5 lat. To dobra wiadomość na pewno dla wszystkich kibiców, ale także i dla miasta. Wiemy, że okres budowy stadionu nie był prosty. Inflacja, drożejące ceny materiałów budowlanych. Czy mamy już takie podsumowanie, o ile więcej zapłacimy od tej początkowej ceny? Proszę pamiętać, że to nie tylko inflacja i wysokie ceny, ale także czas pandemii, a także wojny w Ukrainie. To wszystko sprawiało, że rzeczywiście ta inwestycja była bardzo trudna w realizacji. Tutaj wiceprezydent Artur Zieliński, cały zespół, który nad tym pracował, rzeczywiście ogromny szacunek również dla wykonawcy, dla firmy Mirbu, to podziękowania, że cały czas konsekwentnie była ta inwestycja realizowana.
Natomiast jeśli chodzi o finał i ostateczne koszty, na to przyjdzie czas. Dzisiaj, zgodnie z umową, zgodnie także z aneksami, jest to kwota około 170 milionów złotych. Natomiast czy wykonawca będzie domagał się jeszcze dodatkowych kosztów związanych chociażby z waloryzacją, tego na ten moment nie wiemy. Nie mamy takiej informacji od wykonawcy. Na ten moment te koszty są właściwie tymi, które zaakceptowały Rada Miasta. Na jakim etapie znajduje się obecnie budowa stadionu Wisły Płock? Szanowna Pani Redaktor, Szanowni Państwo, dziś mamy początek marca. Dla mnie jest to bardzo ważna data, ponieważ zgodnie z deklaracją i harmonogramem wykonawcy, miesiąc marzec to jest ten miesiąc, kiedy powinniśmy zakończyć już prace remontowe stadionu i przystąpić do odbiorów. I taki jest nasz plan. Z końcem tego miesiąca firma Mirbud planuje złożyć wniosek o zgodę na użytkowanie i wtedy będziemy mogli przystąpić już do częściowych odbiorów. Te odbiory będą występować w okresie marzec-kwiecień, co pozwoli nam na koniec kwietnia oddać już obiekt do użytku. Taki jest nasz plan. A co z remontem ulicy Batalionów Chłopskich? Bo wiemy, że tutaj jest trochę problem, jeżeli chodzi o ruch komunikacyjny. Czy otwarcie stadionu nie utrudni jeszcze ruchu w tym rejonie? Szanowna Pani Redaktor, budowa ulicy Batalionów Chłopskich na tą chwilę w żaden sposób nie wpływa na komunikację, przynajmniej ulicy 7 Czerwca. Nie mamy takich sygnałów. Staraliśmy się tak organizację ruchu przygotować, żeby w dużej mierze odciążyć batalionów. Na pewno jakieś drobne utrudnienia bywają, ale pragnę tylko przypomnieć, to nie są takie utrudnienia, które bywały kilkanaście lat temu, kiedy w dużej mierze komunikacja przez Płock do największego zakładu pracy odbywała się właśnie tą ulicą. Dziś ruch jest umiarkowany, w związku z powyższym, mając na uwadze przede wszystkim dużo lepiej prowadzone prace na budowie niż były pierwotnie zakładane. Zakładamy, że jeszcze z końcem tego roku, może na przełomie 3-4 kwartału, ta ulica zostanie już oddana dla mieszkańców. W związku z powyższym wcześniejsze nasze prace związane z ewentualnym problemem logistycznym będą na bieżąco korygowane. Jak rozwiązano problem z miejscami parkingowymi, bo są tutaj dwa duże obiekty sportowe i stadion i Orlen Arena. Ile miejsc parkingowych zaplanowano w tym miejscu? W zakresie obiektu, na którym jesteśmy, przewidzianych jest około 325 miejsc dokładnie parkingowych. 20 miejsc dla autokarów, z czego 10 miejsc dla autokarów kibiców przyjezdnych, 2 miejsca dla autokarów kibiców, pozostałe do dyspozycji naszych odbiorców. Będą to miejsca zarówno dla strefy VIP, jak i dla naszych kibiców, którzy będą chcieli przyjechać tu własnymi autami. Zakładam, że duża część kibiców, i do tego będziemy namawiali, będziemy chcieli, żeby korzystała z komunikacji miejskiej, która będzie w taki sposób skorelowana, żeby móc dostosować godziny przejazdu dla naszych kibiców. Myślę, że 325 miejsc to jest taka optymalna liczba, która pozwoli w tym miejscu, gdzie znajduje się stadion, zapewnić tą ilość. Oczywiście będziemy mieli docelowo miejsca wokół stadionu, ale o tych miejscach nie chciałbym rozmawiać. Mamy 325 miejsc, to są te miejsca, które są wokół stadionu, przeznaczone będą dla naszych kibiców. Czy ten obiekt będzie przeznaczony wyłącznie na mecze piłki nożnej, czy być może też na innego rodzaju wydarzenia? Podchodząc do ogłoszenia przetargu, a następnie realizując projekt, zakładaliśmy, że ten stadion przede wszystkim ma odpowiadać wymogom stadionu sportowego pod kątem piłki nożnej. Stadion został tak opracowany i w tej chwili realizowany, żeby uzyskać licencję na możliwość rozgrywania meczów nie tylko ligowych, ale i międzynarodowych. Ten stadion na dzień dzisiejszy umożliwiał będzie rozgrywanie również meczów eliminacyjnych Ligi Europy i Ligi Mistrzów. Oczywiście zarządzający tym obiektem będzie miał możliwość wykorzystania tego stadionu dla innych potrzeb. Są przygotowane bardzo szerokie wjazdy dla dużych samochodów, które będą umożliwiały wykorzystanie płyty boiska pod innym kątem. Ale to już pozostawię zarządzającemu tym stadionem do dyspozycji. My spełniliśmy wszelkie wymogi, żeby ten stadion zabezpieczyć pod kątem i ewakuacyjnym, i możliwości dostania się na płytę również dużymi pojazdami.